STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Porównując w tej chwili stadion Górnika do tego, na którym ja trenowałem i grałem, to jest troszeczkę malutka różnica. Szkoda właśnie, że nie doczekałem się właśnie tych czasów, żeby pograć przy takich trybunach, przy takiej ilości publiczności, no ale każdy miał swoje, tak mówi Włodek Lubański, 5 minut wcześniej, czyli nie mają teraz. Także jestem bardzo happy, można powiedzieć, że jestem w Zabrzu. Po raz pierwszy właśnie o tej porze zimowej, właśnie z okazji jubileuszu. Inaczej przyjeżdżam zawsze gdzieś tak wiosna, jesień, lato. Także myślę, że zawodnicy sprężą się w sobotę, bo punkty są bardzo ważne i potrzebne. Że z Arką wygramy, można tak powiedzieć, wygramy i zdobędziemy 3 punkty. Dziękujemy. Kilka pierwszych słów, a teraz czas dla Państwa. Służę mikrofonem. Bardzo proszę o zadawanie naszemu wspaniałemu gościowi pytań. Dzień dobry, Olga Rybicka, Telewizja Polska, Katowice. Ja mam pytanie o te wspomnienia, które się nasuwają, jak Pan przyjeżdża do Zabrza. Takie pierwsze ulubione, do którego Pan wraca myślami, jeśli chodzi o Górnika. To znaczy Zabrze to jest moim rodzinnym miastem, w którym się wychowałem, urodziłem, chodziłem do szkoły. Także każdy przyjazd to od razu moja słynna trójka, tramwaj na przykład, w którym jeździłem kupę lat do szkoły. Tak zwana koliba, bo jeszcze się tak troszeczkę buja, bo jeszcze nie są zrobione. No i tak w ogóle mam tu jeszcze parę przyjaciół, którzy są właśnie ze mną. Także wielką przyjemnością przyjeżdżam do Zabrza. Witamy również rodzinę przyjaciół pana Jerzego Gorgonia, którzy są dzisiaj z nami, przyjechali na mecz kibicować, wspierać, a także na uroczystości 70-lecia klubu. Bardzo proszę o kolejne pytania. Michał Zichlarz, Sport. Proszę powiedzieć, czy mieszkając w Szwajcarii ma pan możliwość oglądania meczów Górnika tydzień w tydzień regularnie? O ile mam troszeczkę czasu, to mogę oglądać mecze, bo mam właśnie ten kanał Plus, także, który przekazuje te transmisje na żywo. Także z 80% mogę powiedzieć, że oglądam te mecze. Dziękuję. Pytanie Piotr Girczy z Polskiej Agencji Prasowej. Pan wspomniał, że stadion jest rzeczywiście zupełnie inny, ale kibice w dalszym ciągu śpiewają, żeby Górnik zagrał jak za dawnych lat. No i chciałem zapytać, czy to zagra Pana zdaniem w najbliższym czasie? Ja myślę, że tak. Po prostu dla tych młodych, którzy jeszcze mają trochę czasu, mogą poczekać. Także to nie jest sprawa, mi się wydaje, że w tej chwili roku, dwóch, trzech, ale jakieś perspektywicznie na pewno za parę lat ewentualnie. Ale szansa jest taka, jest dobra, żeby po prostu znowu, nawet niedawno przecież Górnik grał na poziomie takim, że naprawdę można było to akceptować. Miejsce czwarte w polskiej lidze, także teraz odeszło paru graczy czołowych, tych kluczowych drużyny. Także tego nie można w jakiś sposób zastąpić sobie, czy młodym, utalentowanym. To trzeba zastąpić w tym momencie już takim zawodnikiem gotowym do gry. Bo inaczej to właśnie tak jak powiedziałem, potrzeba sezonu dwóch. A to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że można w tym czasie spaść. Także. Dziękujemy. Bardzo proszę o kolejne pytania. Panie Jerzy, śledzi Pan mecze Górnika, czy w tym obecnym zespole też jest grupa młodych piłkarzy? Ktoś z zawodników gdzieś tam przyciąga szczególną uwagę Pana? Ja uważam, że co prawda moim zdaniem troszeczkę opadł sił Żurkowski, ale to piłkarz o dużym potencjale. A poza tym, no szkoda, że właśnie tak jak powiedziałem, odszedł Kurzawa, słynna lewa noga do środkowania, odeszli jeszcze inni, ale tak są to gracze perspektywiczni, mogą naprawdę osiągnąć. Po prostu trzeba trenować, trzeba, no i w ogóle trener powinien to fajnie jakoś poprowadzić, ale myślę, że mamy trenera takiego na poziomie, że to zrobi, nie? STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.